Tak, ogólnie rzecz biorąc, to jest jednocześnie śmieszne i smutne, że spora część dyskusji z osobami homofobicznymi, nawet mogę powiedzieć chyba, że większość takiej dyskusji, wygląda mniej więcej tak. Ale my chcemy mieć małżeństwa, żeby tutaj urzędy państwowe i szpitale i tak dalej respektowały nasz związek, żeby może chcemy też mieszkać wspólnie, chcemy móc wspólnie żyć, żeby było widać, że jesteśmy razem, a żeby nie trzeba było udawać przyjaciół. Ale wy się ruchacie w dupę! Ale my chcemy po prostu wspólnie żyć, bez strachu, że dostaniemy w mordę na ulicy za to, że jesteśmy homo. W sumie twoja kolej. Chomik w dupie, wy chcecie żyć? Jako homo obrzydliwe. Tak, i cóż, ogólnie rzecz biorąc właśnie tutaj taki problem jest, powiedzmy, że cała masa osób homofobicznych, nie tylko homofobicznych, ale to poruszę zaraz, więcej myśli o seksie homoseksualnym niż sami homoseksualiści. Tak właściwie to jest tak jakby wyciągane jako główny tutaj rzecz związku, że jak jest osoby, że jak są osoby homoseksualne, to tylko ruchanie tu chodzi, o kompletnie nic innego. I tylko to jest istotne w homoseksualnym związku, tak. Nie wiem, może te osoby hetero, które tak lubią i które takie przypieprzają właśnie do osób homo, nie wiem, może wy jak jesteście w swoich heteroseksualnych związkach, to może, nie wiem, rzeczywiście się skupiacie tylko na seksie, tylko się ruchacie wieczorem, a potem nie, kompletnie nie jesteśmy parą, nie, my się nie znamy. Nie, my nie żyjemy razem, nie żywicie do siebie żadnych uczuć i tylko w ramach związku sobie co wieczór robicie tu w łóżku. Nie wiem, może tak jest. Ktoś z osób homofobicznych, ktoś się pewnie trafi pod tym filmem, może opisać, czy rzeczywiście jego bycie w związku opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby się ruchać i tam w tym żadnych uczuć, żadnego niczego innego nie ma. Może się podzielić, bo jestem w sumie ciekawa. A może, nie wiem, taka inna moja teoria, że po prostu te wszystkie osoby homofobiczne, które tak strasznie dużo myślą o seksie homoseksualnym, są po prostu przynajmniej bi, czegoś im brakuje po prostu w życiu i dlatego tyle myślą o homoseksualnym seksie, ale jednocześnie z uwagi na to, że jest takie wykluczenie społeczne osób homoseksualnych, to czują jednocześnie do siebie obrzydzenie i po prostu nosi ich, bo jednocześnie brakuje im tego i tego nienawidzą. To smutne w sumie. Znaczy ogólnie chyba były jakieś badania, które właśnie dowiodły tego, że tutaj osoby najbardziej homofobiczne to po prostu osoby homo, które po prostu czują do siebie aż tak duże obrzydzenie i nienawiść do samych siebie, że aż atakują inne osoby homoseksualne. Aczkolwiek tutaj nie jestem pewny co do tego i teraz nie chcę mi się szukać tego w internecie, tak więc nic nie jest pewne. Może kiedyś poszukam na ten temat tego informacji i zrobię sobie vloga. Zobaczymy. W ogóle mnie strasznie chrypa łapie przez cały ten odcinek. Trudno. No ale to w sumie to co opisałem, to cały czas myślenie o seksie homoseksualnym wśród osób heteroseksualnych nie tyczy się tylko i wyłącznie tutaj osób, które są homofobiczne, ale także takie, które są niby całkiem w porządku tutaj w stosunku do osób homo, dopóki nie dochodzi kwestii adopcji dzieci. Tak, bo od razu tutaj wtedy jest wywlekane na pierwszy plan to, że przecież ci homoseksualiści uprawiają seks. Dzieci mogą to zobaczyć, mogą zobaczyć homoseksualny seks. Straszne to dla dziecka przecież będzie. Czyli rozumiem, że osoby heteroseksualne, które mają dzieci, już nie uprawiają seksu. I wcale też nie ma szansy, że dzieci mogą to zobaczyć. Nie. Nie ma takiej możliwości. To nie wiem, moi rodzice jak poszli spłodzić mojego młodszego brata, to specjalnie pojechali na Alaskę, żebym przypadkiem nie zobaczyła jak się ruchają. Tak. Tak więc cóż, serio, te wszystkie osoby, które tak myślą, mogłyby troszkę przemyśleć swoje myślenie, że tak to mówimy, i wziąć pod uwagę to, że także tutaj osoby homoseksualne to nie są zboczeńcy, którzy się tylko ruchają, ale też mają uczucia, też żywią te uczucia do kogoś. Tutaj
związek homoseksualny może być bez żadnego aktu seksualnego, że tak to ujmę. To oczywiście jest bardzo rzadkie i tutaj po prostu trafia to się w przypadku, kiedy para jest jednocześnie aseksualna. Czyli kiedy masz kurwa para. I cóż, w ogóle ten materiał powstał tutaj na podstawie innego materiału, który jest na YouTubie. Jest to blog Typiary, która poruszyła kwestię właśnie tutaj adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Prawdopodobnie zalinkuję ten film w komentarzu, ponieważ tutaj jest on dobrze zrobiony. I może do kogoś trafi, a może nie, zobaczymy. W każdym razie zajrzyjcie po prostu do komentarza, tam będzie link do tego filmu, który mnie zainspirował w sumie do nagrania tego vloga. Więc to cóż, w sumie taki apel do osób homofobicznych, może zamiast opierać się tylko na, nie wiem, waszych przekonaniach religijnych, według których to obrzydliwość się ruchać i w seksie w parze homoseksualnej, albo na, nie wiem, na jakichś przekonaniach społecznych, według których też to jest obrzydliwe i tego nie powinno być widać, to może bardziej się zainteresujcie trochę drugą stroną i weźcie pod uwagę, że to ludzie, którzy też mają uczucia, też chcą żyć wspólnie z kimś, chyba że wy nie macie uczuć i dlatego tacy okropni jesteście, to też jest opcja, i do takich osób w sumie nie przekonam w żaden sposób, aczkolwiek cóż, przemyślcie to po prostu. Dobra. I tym jest na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych vlogów. Piszcie propozycje ewentualnie na jakieś vlogi. Co? Wejdźcie na Patronate. Jesteśmy biedni i potrzebujemy jedzenia. Ale Patronate jest obecnie do moda. Cicho bądź. Dobra, nieważne. Dobra, to cóż. Tym jest to koniec. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach swoje propozycje na kolejne vlogi, piszcie swoje opinie na ten temat, cokolwiek. Proszę bez rzucania się homo na hetero i hetero na homo. Proszę bez generalizacji, bo ostatnio to się zdarza w moich komentarzach. I cóż, tutaj to tyle. Popatki, do zobaczenia. Hejo!